pokolenia, które miały tę łaskę szczególnej walki o niepodległość, przekazują swoją pałeczkę następnym pokoleniom. My cieszymy się niejako względnym spokojem, ale i gdzieś tak na horyzoncie zawsze pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, więc może i dzisiaj modlimy się o to, aby nie było nam dane w sposób bezpośredni, przez jakąś walkę, być skazanym na takie upominanie się o niepodległość. A jednak nieraz te codzienne zagrożenia, zagrożenia niesprawiedliwością, zagrożenia niesprawiedliwymi podziałami bywają nieraz większe. I jest jeszcze jedno zagrożenie, to jest takie zagrożenie, że człowiek może sam oddać się w niewolę i wtedy nawet zewnętrzne hymny i stany właśnie pozornej niepodległości nic nam nie pomagają. A w historii Polski często było właśnie to, że nawet zniewoleni zewnętrznie, wewnętrznie byliśmy wolni. I to dawała wiara w Boga, dawała religię. Kilka pokoleń naszych przodków w zrywach niepodległościowych wydało za broń, by w walce z zaborcami odzyskać wolność i niepodległość. Nadzieja na upragnioną wolność okupioną męczeńską krwią poległych, męczeństwem straconych, cierpieniem wygnańców i więzionych ziściła się dopiero po 96 latach.